Zastanawiasz się, jak ustawić numer prywatny w telefonie. Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. Ustawienie numeru jako prywatny powoduje, że Wasze ID zostaje ukryte. Mówiąc inaczej, Wasz numer telefonu nie będzie się wyświetlał osobom, do których dzwonicie. Aby wprowadzić takie ustawienia w telefonie, musimy przede wszystkim przejść do listy połączeń. W tym celu klikamy ikonę ze słuchawką. Kolejno klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech kropek. Tutaj rozwinie nam się lista zakładek. My wybieramy zakładkę Ustawienia, następnie wybieramy zakładkę Więcej i tutaj musimy chwilę zaczekać na załadowanie ustawień. Kolejno wybieramy zakładkę ID rozmówcy. Dla części z Was ta zakładka może być niedostępna. Oznacza to, że Wasz operator prawdopodobnie zablokował to ustawienie i w celu odblokowania właśnie tych ustawień należy się skontaktować z operatorem. Po kliknięciu w zakładkę ID rozmówcy mamy trzy ustawienia. No i takim domyślnym ustawieniem dla większości telefonów mamy ustawienie pierwsze, domyślna wartość dla sieci. Oznacza to, że Wasz numer telefonu jest ogólnie pokazywany, czyli wyświetla się wszystkim osobom, do których dzwonicie. Natomiast jeżeli chcecie ustawić swój numer jako prywatny, zaznaczamy drugą zakładkę Ukryj numer. Następuje przeładowanie ustawień. Dodam, że te zmiany działają w czasie rzeczywistym, więc od tego momentu wasz numer jest ustawiony jako prywatny, czyli nie będzie się nigdzie wyświetlał osobom, do których dzwonicie. No i dzięki tej metodzie możecie w prosty sposób zastrzec swój numer telefonu, a jeżeli znacie jeszcze jakieś inne metody, dzięki którym możecie w prosty sposób ukryć swój numer telefonu, to koniecznie podzielcie się tym w komentarzu pod filmem. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy, cześć!